Jezu, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest informacja dotycząca 15 odcinka. Ja go w tym momencie skrócę, ponieważ z powodu mojej nieuwagi i próbowania zrobienia czegoś za szybko usunęłam ten odcinek, niestety, z mojego dysku. Mam odcinek 14, mam odcinek 16, a nie mam odcinku 15. Po prostu go wywaliłam. Nie mam go nawet w koszy na śmieci, bo go usunęłam kompletnie trwale i na amen. Więc tak, więc jest niefajnie. Natomiast skrócę wam to, co się działo w całym 15 odcinku. To tałatajstwo tutaj się lało bez przerwy co chwilę, co 10 sekund. Więc tak, z tym, to znaczy ja się tym nie przejmowałam, tak, żeby było jasne, po prostu się lali między sobą. Gazcio i Chiber, która leży tutaj, stali się parą i mają teraz wspólne. Są teraz razem po prostu, tak? Że są ze sobą, tak? Są kochankami. No tak. Cóż. Tak bywa. Tak bywa, tak się zdarza w tej grze. Natomiast w momencie, w którym oni stają się parą, to w tym momencie powinno się im wstawić podwójne łóżko, żeby oni mogli spać ze sobą, tak? Żeby oni mogli dzielić łóżko ze sobą, ponieważ w tym momencie, tak, being with my love makes me feel this way, że po prostu jest szczęśliwy, jest szczęśliwy z tą osobą, jak z nią sypia, to też jest o wiele szczęśliwszy. Natomiast dlaczego ta dwójka tutaj leży? Mianowicie dlatego, że mamy śpiączki dwie. Bardzo, bardzo niefajnie, bardzo się nie cieszę z tego powodu. Niestety, po prostu jednocześnie, obydwoje, tak? Jednocześnie zapadli w śpiączkę, co jest bardzo, bardzo niefajne. Co jeszcze nam się tutaj stało? Z tego miejsca nie stało nam się tutaj chyba nic, o ile dobrze pamiętam. Tak, tutaj się nic nie stało, natomiast tutaj wylądował nam statek obcych. Tak, się nam rozbił. Poison Ship jeszcze do tego. Bardzo się cieszę, że się nam rozbił tak daleko, bo przynajmniej zanim się nim zajmiemy, to minie chwilę czasu, akurat nie zniszczy nam kropsu, tak? Więc o tyle o ile. Z tego się bardzo cieszę. I tak. Mieliśmy chyba jeszcze jeden atak poza tym statkiem na końcu odcinka, z którego się bardzo ładnie wybroniliśmy. Mimo iż nie mieliśmy tutaj tej wieżyczki. Zastosowaliśmy technikę ucieknięcia tutaj w to miejsce i wykorzystaliśmy te dwie wieżyczki. Więc było o tyle łatwiej. I tak. To wszystko, co się stało w tamtym odcinku. Nie wiem, czy coś pobudowaliśmy, czy nie, ale chyba nie. Jednak mimo wszystko akcja dzieje się powolnie z powodu małej ilości kolonistów, którzy nie chcą nic kurwa robić. Znaczy, robią, tak? Pracują. I to pracują bardzo dobrze i bardzo wydajnie. Tylko, że nie chcą robić tego, co ja chcę, żeby oni robili. Co jest dla mnie dość dużym problemem. Ale tak czy inaczej, to są najważniejsze rzeczy, które się działy w odcinku 15. To są te najważniejsze i najbardziej godne wspomnienia rzeczy, które się działy w odcinku 15. Zaraz po tym odcinku wyląduje na kanale odcinek 16, żeby nie było, że jest parę minut tylko i wyłącznie i tyle. Więc tak. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Przepraszam, że odcinek 15 mi ucięło. Znaczy, z mojej winy, tak? Przepraszam was bardzo, ale cóż, zdarza się mi bardzo często akurat, niestety. Co prawda, no może nie często, tak? Ale się zdarza, że człowiek tam czegoś nie dopatrzy. Tak czy inaczej, to by było na tyle. Za chwilę się pojawi odcinek 16. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.